Dzień dobry widzowie, znajdujemy się dziś w aucie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będą niewygodne pytania. Tutaj jest dosyć wygodnie, więc raczej wygodne więc raczej wygodne pytania, znaczy niewygodne pytania tutaj nie pasują i nie siądą, ale zobaczymy. Oj, krzyżą, serio, muszę to mówić. Jak ja o tym myślę, to dramat. Do tej nocy wywaliłem. Nie wiem, czy mogę to mówić. Młody byłem bardzo. Ściągnął mi ten film. Nie pytaj. Witam. Jest ze mną Janeczek, za kamerą właśnie tutaj, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Janeczek wymyślił dla mnie pytania, których się trochę boję. My jedziemy załatwić sprawy, w międzyczasie będę wam odpowiadał pierwsze pytanie. Dobra, zaczniemy jakoś luźno w miarę. Luźno, co? Mówisz? Okej, okay. Niewygodnie, luźno. To będzie w miarę wygodne. Czy chciałbyś kiedyś założyć swój taki jakby dom ekipy? Jeśli tak, to z kim i w ile osób? Dom ekipy, no chciałbym. Tylko to by musiały być zaufane osoby i nie każdy by mógł od razu, wiesz, rzucić wszystko i iść, bo nie wiadomo, czy byłyby z tego pieniądze i tak dalej. A wiadomo, trzeba utrzymać dom, trzeba utrzymać ekipę i tak dalej, więc trochę się tego boję. Na pewno by był Janeczek, nie wiem kto jeszcze, ale musiałbym to przemyśleć mądrze, żeby nikt się nie pożarł i żeby była fajna atmosfera, a nie kurde, że kasa i tak dalej. Bo przez to się ekipy rozpadają, można by rzec. I tak to jest. No ale chciałbym w przyszłości, niedalekiej może, zobaczymy. Nie wiem, jak wy byście chcieli ekipę Guvera, czy coś, czy jak to nazwać w ogóle. Dom po... No. Dobra, to kolejne. Co lubisz w sobie najbardziej? Co lubię w sobie najbardziej? No. Nie wiem, wydaje mi się... A zaraz będzie, że samo uwielbienie jakieś, nie? No ale każdy mi mówił, że charakter, nie? Że jestem śmiesznym ludkiem i tak dalej. I czasem mam o swoje odpały. Zresztą każdy wie, co mnie zna na żywo. Więc chyba charakter lubię w sobie najbardziej. Dobra. Nic innego. Kolejne pytanie w takim razie. Ile najwięcej wydałeś jednego razu na imprezie? Serio? Muszę to mówić. To było w Warszawie, po rozstaniu z Dominiką, dawno temu. Widzieliście pewnie gdzieś na TikToku lub gdzieś indziej, jak tańczyłem sobie w stroju żyrafy, lejąc wódkę do wiadra Belweder. To tej nocy wywaliłem 3000, a niektórzy tyle miesięcznie zarabiają, ja kiedyś tyle zarabiałem. A przewaliłem to na jedną imprezę, bo zachciało mi się w Belwederów. 3000 poszło rano z konta, wtedy odwaliło totalnie od kaski. Był rympał, odpał i nie wiem co jeszcze, no. Jak ja o tym myślę, to dramat. Dobra, kolejne pytanie. Czy męczy cię popularność? Czasem tak, jak takie kidosy małe biegają i coś krzyczą, to jest denerwujące. Ale fajnie, jak właśnie na zlot, ostatnio byliśmy na zlocie. Sami starsi ludzie tam, no powiedzmy starsi, 16 plus, 18 i piąteczki zbiliśmy, pogadaliśmy, fajnie. To raczej to nie jest męczące jakoś. Nie wiem, jak kogoś to może męczyć. To jest fajne, że ludzie znają i można z kimś pogadać i tak dalej. Czasem są takie dni po prostu. I denerwujące kidosy, które nie rozumieją, że człowiek też chce pożyć i sobie idzie normalnie. One krzyczą, kurwa! I z końca miasta. Największy przypał z dzieciństwa albo nastoletniego życia? O Boże, taki muszę to szkolny. Mówić. Poszedłem na urodziny kolegi i się upiłem strasznie. Zgonowałem w KFC, później gdzieś na dworze pod ławką i karetka mnie zgarnęła. Ja nic nie pamiętam z tego. Karetka mnie zgarnęła i obudziłem się w szpitalu. Co ty gadasz? A na 2 dni później Aston zrobił to samo, a nie wiedział, że ja byłem w szpitalu i że takie coś się odwaliło. 2 dni później Aston patrzy, że na łóżku tam jeszcze Jakub Guwer wypisują. I też trafił, no był taki, byłem. Dobra, ile miałeś lat, jak miałeś pierwszy stosunek? Jezu, młody byłem bardzo. Pierwsza gimnazjum to ile to było? 13 lat. 13 lat, no jakoś tak. Nie wiem, czy ja mogę to mówić. Ja też nie wiem. Ściągnął mi ten film. Dobra, jaka była twoja najgrubsza akcja z policją? No to chyba to, co mnie z KFC zgarniali, bo rano byli to. A nie! O Boże, no! Dobra, to było najgrubsze, Janek był przy tym też. No to była impreza, poszliśmy z Jankiem i z moim kuzynem. Nie wiem, czy mogę to mówić. No wyszliśmy z baru. No ja mam czasem swoje odpały i głupie pomysły. Więc była u nas na ratuszu taka choinka, kilkunastometrowa. Zacząłem się po niej wspinać i gdzieś w połowie choinki przyjechała 3 lodówy policji, 3 takie, normalnie wjechali, zaczęli mnie ściągać z tej choinki i wzięli mnie na rozmowę. No i tam zgubiłem, CBD zgubiłem w tej lodówce.
I później, ale puścili mnie, na szczęście, żeśmy się dogadali jak zawsze. Pozdrawiam jeleniogórską policję. Ja nie wiem, ja powinienem już chyba siedzieć, ale oni są bardzo mili i... Wyrozumiali. Wyrozumiali są dla Guwera, więc dziękuję bardzo, że jeszcze nie siedzę. Dobra, kolejne pytanie. Opowiadam. Czy jest coś, czego żałujesz? Coś, czego żałuję? Wiele rzeczy jest takich. Nie ma konkretnie. Nie wiem, od czego zacząć. Żałuję? Paru imprez, właśnie wtedy co wydałem te 3000 na tą imprezę, to tego żałuję na pewno. To było straszne, nie wiem co mi odbiło. Dobra, to kolejne pytanie. Patrz jaka korwetta. Nie pytaj. Czy wykorzystałeś kiedyś swoją popularność, żeby to dostrzec? Znaczy nie wiem, ja tak tego nie zauważam, ja nie postrzegam tego, tak? Ale nie wiem, mogłoby tak być, mogłoby to tak wyglądać w sumie. Bo mnie ktoś znał. Okej. Czy poszedłbyś kiedyś na plażę nudystów, tam gdzie na golasa biegają? Nie, ja bym się wstydził rozebrać. Okay. Nie dałbym rady. A czy zażywałeś kiedyś narkotyki? Palenie też się liczy? No to jeżeli palenie zioła, to tak. Jeżeli to się liczy, to tak. A czy robiłeś sobie kiedyś zdjęcia na golasa? Chodź tu, strzelimy w boksera. Dobra. Ale że komuś wysłałem, czy nie? No, nie, po prostu zrobiłeś sobie jakieś. No wysłałem raz, ale tylko jednej osobie. Witam. Ale zahaczyłem o plastik. Ale nie złamałeś prawie o to. Ała. 5-letni Muhammad Ali uderzył. No jeszcze 52 i byś w sumie przebił rekord. Kurde, powinien płas. Ja zmieniam tematy cały czas. Kolejne pytanie to. Jak? Co najbardziej podoba ci się w kobietach? Buzia. Buzia. Okay. Może dziwne, nie dupa, nie cycki? Buzi, ale buzia właśnie. Buzia, głowa w sumie, włosy. No, okay. Tu górna część, górne, nie te dolne. Górna partia ciała, dobra. To. Najgorsza sytuacja podczas stosunku. Jakaś najbardziej taka przypałowa. Czekaj, co to? Zasnęłem. Zasnąłem po prostu, byłem zmęczony i zasnąłem. Wiem, że to może być dosyć zabawne. Byłem mega zmęczony, no i po prostu zasnąłem. I to było trochę dziwne. No co? Śpiący byłem, to poszedłem spać. Czy przyłapał cię ktoś kiedyś na... Cimci rimci? Tak. Nie. A na cimci rimci z samym sobą? Też nie. O kurde, co ty? Dwa razy nie. Człowiek ninja. Najdziwniejsze miejsce, w którym to robiłeś? Najdziwniejsze? Ty no. Łóżko, całkiem dziwny akcent. Łóżko! Pod kołdrą. Jak tak można? Las. Okay. Cały czas. Dobra. I ostatnie. Zawał! Sorry, musiałem. Weź mnie na sor. Na sor prosto. Okej. Okay. Czy wrócicie kiedyś ze sobą z Dominiką do siebie? O Jezu. Teraz to żeś dowalił tej. Byłem tak, nigdy nic nie wiadomo i nie wiadomo, czy wrócimy do siebie, czy nie wrócimy. Różnie bywa. Życie jest przewrotne. Tak, życie jest przewrotne, a życie to jedna wielka niewiadoma, więc nie przypowiem ci przeszłości, gdyż nie mam pojęcia, co to będzie, nie? Okej. Okay. Co to wszystkie pytania były? No. Spoko. Podobały mi się te pytania. Tak? Czy więcej pytań chyba nie ma. Więcej grzechów nie pamiętam. Więcej grzechów też nie pamiętam. Kończymy odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji oraz oglądać kolejne i poprzednie filmy, a ty Janeczku mnie prowadź. I klikajcie w dzwoneczek przy subskrypcji, obowiązkowo, żeby tak przychodziły jest. Wam powiadomienia. O, żeby nas a, właśnie! Kasował. I przypominam wam o tym, że odpaliłem już streamy na kanale Guwer Live, na który was zapraszam, który jest napisany gdzieś tu lub macie link w opisie. Wbijajcie! Link w opisie i kanał Guwer Live, tam będą streamy. Hello! Ale mam esse, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie.